Szanowni Państwo, otwieram 10. sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018-2023 na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, paragraf 11, ustęp 1 statutu gminy miejskiej Nieszawa. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich radnych, witam Pana Burmistrza, witam gości, witam wszystkich zebranych. Proponowany porządek obrad. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad, powołanie protokolanta, przyjęcie protokołu z 9. sesji, informacja burmistrza miasta o działalności międzysesyjnej, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nieszawa za rok 2018. Debata nad raportem, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi miasta Nieszawa. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2018. Zapoznanie radnych z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii przedłożonym przez burmistrza miasta Nieszawa w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminy. Dyskusja, podjęcie uchwały. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Nieszawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Zapoznanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa za rok 2018. Dyskusja, podjęcie uchwały. Kolejny punkt, wolne wnioski i punkt 8, zamknięcie 10. sesji Rady Miejskiej Nieszawa. Proszę bardzo, kto ma jakieś uwagi odnośnie do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Zatem przechodzimy do imiennego głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. Kto jest za? Pan Zaremba. Za. Magdalena Kołakowska-Lewicka, Jolanta Pierdolowska, Marek Wiśniewski, Jolanta Rupigórska, Anna Wochnar, Anna Kamińska-Pietrus, Monika Ptaszyńska, Agnieszka Skądra, Sylwia Ramus, Karolina Kopalczyk-Niewalcna, Jadwiga Szczepańska, Tadeusz Wiśniewski, Leon Szynkowski. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za jest 11, przepraszam, 10, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, porządek obrad został przyjęty przy jednym wstrzymującym. Powołanie protokolanta. Proszę bardzo, zawsze pełni to osoba, która zajmuje się obsługą Rady. Na tej sesji proponuję również panią Smykowską jako protokolanta dzisiejszej sesji. Kto jest
ma jakieś uwagi, kto jest, chciałby coś komuś innego zaproponować, proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę, zatem przechodzimy do głosowania imiennego w sprawie powołania protokola. Paweł Zaręba za. Magdalena Kołakowska-Chorwicka. Jolanta Piernikowska. Za. Marek Wiśniewski. Za. Jolanta Lipinowska. Anna Bochna. Jestem za. Anna Kamińska. Jestem za. Monika Ptaszyńska. Jestem za. Agnieszka Sperbrak. Jestem za. Sylwia Ramos. Jestem za. Jadwiga Szczepańska. Jestem za. Tadeusz Wiśniewski. Jestem za. Zatem w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za 12. Przyjęto protokół na 7. Następny punkt, przyjęcie protokołu z 9 sesji. Proszę bardzo, protokół z 9 sesji zwyczajowo przyjęty, zawsze jest ogłaszany, przedstawiany w internecie. Proszę bardzo, ktoś ma jakieś uwagi, ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Zatem przechodzimy do innego głosowania za przyjęcie protokołu z 9 sesji. Informacja burmistrza miasta z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Na wstępie chciałbym Państwa poinformować oficjalnie i przedstawić, że z dniem 3 czerwca na stanowisko zastępcy burmistrza został powołany pan Wojciech Bajański. Jak Państwo pamiętacie, od 31 marca etat związany z zastępcą burmistrza był nieobsadzony, w związku dla sprawnego funkcjonowania urzędu został powołany następca w osobie pana Wojciecha Bajańskiego. Rozpocznę od najważniejszych zadań związanych w okresie międzysesyjnym. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z otworem spółdzielnym nr 1 do głębokości 48 metrów i wydajności 30 metrów sześciennych na godzinę zlokalizowanych w miejscowości Nieszawa na terenie działki nr 42 na 3 w obrębie Nieszawa. Zlecono wykonanie badań próbek osadowych w nastężenie zawiesin pogranych z miejskiej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Wodociągowej Spółka Zowa Aleksandrowie Pojazdy. Wszczęto z urzędu 3 postępowania o wymeldowanie z lokalu komunalnego osób, które w lokalu nie przebywają. Przydzielono lokal mieszkalny przy ulicy Narutowicza 1 na 4. Przydzielono lokal mieszkalny przy ulicy 3 maja 4 na 5. Odebrano dwa nowe przyłączenia do sieci wodociągowej przy ulicy Ciechocińskiej i ulicy Spornego. Dokonano nowych nasadzeń
kwiatów na terenie miasta. Rozpoczęto prace naprawcze oraz remontowe w pawilonie sportowym znajdującym się na terenie Stadionu Miejskiego. Rozpoczęto regularne podlewanie powierzchni drewniastych na Stadionie Miejskim. Naprawiono i ustawiono ławki na terenie miasta przy ulicy Narutowicza, przy ulicy 3 Maja i placu generała Hallera. W okresie przemieszczania się fali kulminacyjnej na rzece Wiśle wstrzymano przeprawę promową oraz zabezpieczano i wyzerowano jednostki pływające należące do gminy. Przyniesiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ze skrzyżowania ulicy Narutowicza i Kościuszki na terenie nieruchomości przy ulicy Narutowicza. Wykonano częstkowe naprawy dróg dynamicznych na terenie miasta. Wykonano regularne wykaszanie terenów zielonych należących do gminy miejskiej Mieszawa. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ulicy Stodulnej za kwotę 28 280 zł. W dniu wczorajszym został sporządzony akt notarialny. Wprowadzono podwyżkę stawki bazowej czynszu w lokalach komunalnych, który obowiązywać będzie od 1 września 2019 roku, z wyjątkiem nowo zawieranych umów, których obowiązuje od chwili podpisania. Usunięto awarię przyłącza do sieci wodociągowej przy ulicy Ciechocińskiej 13. Zakupiono pojemniki uliczne na odpady w celu ustawienia na terenie miasta. Sporządzono informacje o sprawach emerytalno-rentowych do KRUS-u, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego. Sporządzono sprawozdanie ze zwrotu podatku akcyzowego za pierwsze półrocze 2019 roku. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz okresowego rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Sporządzono spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych Izby Rolniczej. Wystawiono upomnienie dla osób fizycznych 79 w zakresie nieuiszczonych podatków i opłat za składowanie odpadów komunalnych w ilości 45 sztuk. W międzyczasie wydano zarządzenie nr 22 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych i mieszkaniowych zasobów gminy miejskiej Mieszawa. Nr 23 w sprawie odwołania pana Piotra Siewiaka ze stanowiska dyrektora zespołu szkół w Mieszawie. Nr 24 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu szkół w Mieszawie. Nr 25 uchylający zarządzenie nr 24 burmistrza miasta Mieszawa z dnia 27 maja w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu szkół w Mieszawie. Zarządzenie nr 26/2019 uchylające zarządzenie nr 23/2019 burmistrza miasta Mieszawa z dnia 27 maja w sprawie odwołania pana Piotra ze stanowiska dyrektora zespołu pana Piotra Siewiaka ze stanowiska dyrektora zespołu szkół w Mieszawie. Zarządzenie nr 27 w sprawie zmian w budżecie miasta Mieszawa na 2019 rok. Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie powołania zastępcy burmistrza. Zarządzenie nr 29 w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa zastępcy burmistrza miasta Mieszawa. Przygotowano również raport o stanie miasta Mieszawa za rok 2018 rok. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następny punkt. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mieszawa za rok 2018. Raport był wystawiony z dniem 31 maja na GIE. W takim razie był przedstawiony również regulamin odnośnie chętnych mieszkańców, którzy by byli chętni wzięcia udziału w debacie na temat raportu o stanie gminy Mieszawa. Raport był wystawiony również w sekretariacie. Oczywiście lista chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, no to jak widzicie Państwo jest czyściutka, jakaś nikt się nie zgłosił, nikomu w tym momencie jakby można powiedzieć, czy zależało, czy nie zależało, po prostu nie ma nikogo chętnego do dyskusji. W takim razie przechodzimy w tym momencie do raportu w stanie tym, że debata na temat, jeżeli chodzi o mieszkańców, po przedstawieniu raportu, jeżeli takowy będzie potrzebne przedstawienie,
przez pana burmistrza, może to zrobić w skrócie, ale debata dla mieszkańców jest w tym momencie zamknięta, ponieważ nikt nie zgłosił, nie było chętnych. Czy, zapytam wprost, czy pan burmistrz ma przedstawić raport, chociaż on był przedstawiany, podkreślam jeszcze raz. Jest tego dużo, każdy miał szansę się z nim zapoznać, ale w tej chwili ostateczna decyzja należy do Rady. Proszę bardzo. Są jakieś uwagi, są jakieś na ten temat jeszcze zapytania? To może w formie streszczenia. W formie streszczenia? Tak, po prostu. Wobec powyższego uważam, że nie ma co tutaj tego podgłosowania podejmować. Panie burmistrzu, prosimy o przedstawienie w formie streszczenia. Raport o stanie miasta Nieszawa za 2018 rok jest to rzeczą nową, która została w ubiegłym roku ustawą o samorządzie gminnym. Taki obowiązek przez organ wykonawczy każdej gminy czy każdego samorządu jednostki terytorialnej zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia do dnia 31 maja każdego roku. Wynika to wprost z artykułu 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport o stanie miasta Nieszawa za 2018 rok został 31 maja opublikowany na stronie miasta Nieszawy. Został również przedłożony Radzie na ręce pana przewodniczącego i został wyłożony do wglądu w sekretariacie tutejszego urzędu. Raport, już odnosząc się do tego opracowania, obejmuje podsamowanie działalności gminy i burmistrza w roku 2018, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Nasz dokument rozpoczyna się od analizy demografii społeczeństwa w podziale na grupy produkcyjne. W 2018 roku ogół mieszkańców wynosił 1919 osób. Na przestrzeni ostatnich 3 lat można zaobserwować postępującą dynamikę starzenia się społeczeństwa. Niepokojący jest spadek najbardziej w grupie osób przedprodukcyjnych, czyli do 14 roku życia, który wynosi ponad 15%, co znajduje swoje odzwierciedlenie w poczynionych zmianach w okresie organizacji szkolnictwa podstawowego i edukacji przedszkolnej. Obserwowany wzrost w wieku poprodukcyjnym może rodzić w kolejnych latach dodatkowe wyzwania i obowiązki na gminie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla tej grupy populacji. Ludność zamieszkującą Nieszawę jest biednym społeczeństwem, na co wpływa m.in. brak zakładów produkcyjnych, niewielką liczbę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz usytuowanie miasta w znacznej odległości od dróg tranzytowych oraz linii kolejowych, które determinują rozwój miejscowości. Innym elementem promującym rozwój naszego społeczeństwa jest obszar chronionego krajobrazu Niziny Cieplińskiej, obejmujące całą gminę oraz strefa założenia urbanistycznego miasta, będąca pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Głównym miejscem zatrudnienia w mieście jest Urząd Miasta oraz jednostki podległe samorządowi oraz firma transportowa ALGO. Źródłem zatrudnienia okresowego również mieszkańcy mają możliwość podjąć pracę sezonową na obszarach rolnych, miejsc sadowniczych. Bezrobocie osób zamieszkujących w naszym mieście wynosiło w 2018 roku 110 osób. Ewidentnie na przestrzeni wcześniejszych lat maleje. Analiza porównawcza struktury dochodów i wydatków na tle 6 gmin z terenu Polski, które mają podobną liczbę miejscowości. Są to gminy Cieszanów, Pińsko, Justrosin, Samiki, Sępompól, Nieszawa. Wskazuje istotne różnice 2, a nawet 3-krotnie między naszą gminą a pozostałymi podmiotami. Stwarza to gorszą pozycję wyjściową do budowania dobra wspólnego dla mieszkańców. Sytuacja gospodarcza gminy w ślad za tymi możliwości jej rozwoju w przypadku Nieszawy w bardzo dużym stopniu są następstwem uwarunkowań zewnętrznych, regulacji podatkowych niezależnych od szczebla gminnego czy też regionalnego. Konstruując budżet gminy na 2018 rok, nie można było przewidzieć,
że ulegnie zmianie, że przed zmianie ulegną przepisy w trakcie roku z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 roku, mianowicie 29 czerwca 2018 roku prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych ustaw. Konsekwencją powyższej zmiany było obniżenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 615 tysięcy złotych oraz konieczność zwrotu w 2019 roku nadpłaconego przez firmy podatkowe przez firmy wiatrowe podatku w wysokości 262 278 zł. Dodatkowo w 2018 roku przestała funkcjonować firma Copernicus na terenie miasta stanowiąca również ważne źródło zatrudnienia mieszkańców oraz źródło wpływów podatkowych na terenie miasta do budżetu gminy. Podjęto wówczas szereg działań w celu ograniczenia wydatków, m.in. odstąpiono od przebudowy drogi gminnej i od utworzenia klubu seniora. Pozyskane środki na ten cel, które wcześniej zostały pozyskane, zostały wówczas zwrócone. Nadmienić należy, że mimo złej kondycji finansowej wskaźnik ministerialny dochodu własnych G w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1851 zł i 25 groszy, co klasuje na 15 miejscu wśród najbardziej zamożnych gmin województwa kujawsko-pomorskich. Jest to kuriozalne, żeby gmina mogła egzystować, ma podatki lokalne ustalone na bardzo wysokim poziomie. W odniesieniu do gmin powiatu aleksandrowskiego są to najwyższe podatki. Spowodowane jest to koniecznością pokrycia wydatków bieżących na zadania własne oraz zadania oświatowe. Wysokie stawki podatków statystycznie kwalifikują nas do bogatych gmin, pozbywając nas części subwencji z budżetu państwa. Jednocześnie mieszkańcy gminy z uwagi na jego degradację oraz wysokie opłaty lokalne wyprowadzają się do innych, wręcz rozwijających się miejscowości w naszym powiecie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie budżetu przedstawiło się następująco. Dochody budżetowe 8 685 535 zł i 3 grosze. Wydatki budżetowe 9 595 092 zł i 24 grosze. Deficyt budżetowy 909 557 zł i 21 groszy. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych we wskazanych wielkościach budżet zamknął się obecnym deficytem. Deficyt był większy od planowanego w kwocie 489 873 zł. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 1 223 232 złotych i 78 groszy, z tego emisja obligacji 460 tysięcy złotych, wolne środki 289 141 złotych i 78 groszy oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 474 091 złotych. Rozchody budżetu dotyczyły wyłącznie wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wynosiły 259 268 zł. Miasto spłaciło także ostatnią ratę zobowiązań związanych z wykupem wierzytelności w kwocie 20 tysięcy zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatkiem 92 938 zł i 53 grosze. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisem artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Dotacje spoza budżetu gminy wyniosły 3 447 221 zł i 43 grosze. Dochody z majątku 622 321 zł i 35 groszy, w tym dochody ze sprzedaży majątku 86 750 zł. Stan zadłużenia wyniósł 2 759 576 zł. Natomiast w dniu 9 stycznia 2019 roku dokonano refundacji wydatków związanych z realizacją zadania unormowania gospodarki wodno-ściekowej i natychmiast gmina dokonała spłaty kredytu krótkoterminowego w kwocie 474 091 zł.
wyniku czego zadłużenie zmalało do 2 285 486 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane w 2018 roku. Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa w zakresie budowy odcinków sieci kanalizacji oraz wodociągów na terenie miasta Nieszawa w łącznej kwocie 890 135 zł i 47 groszy. I w wyniku tego przybyło na majątek gminy sieci wodociągowej o długości 729 m bieżących, przyłączy 4 sztuk, sieci kanalizacyjnej o długości 563 metrów i przyłączy, przepraszam, długość przyłączy 116 metrów 25 sztuk, kolektora bocznego 14 metrów bieżących i jedną przekopownię ścieków, tym samym kanalizując obszar Rybaków i części ulicy Narutowicza i Piłsudskiego. Następne zadanie, no to remont nawierzchni ulicy Kościuszki realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Kwota wkładu gminnego to jest 188 761 zł i 33 groszy. No również były wykonane pielęgnacje zadrzewień i uzupełnienie nasadzeń na terenie Skarpy Wiślanej. Łącznie dofinansowanie udało nam się uzyskać w kwocie 5 720 zł, z czego wkład własny wyniósł 3091 zł. Zasób nieruchomości na terenie naszej gminy i należące do gminy. No to są to budynki, podzieliliśmy to na trzy grupy. Budynki, łącznie jest 22 i wartość księgowa wynosi 1 701 339 zł i 33 grosze. Później mamy budowlę, w skład których wchodzą sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa. Pozostałe budynki, budowle takie jak oczyszczalnie ścieków, studnie, stacje uzdatniania wody, ulice, czyli jezdnie i chodniki, obiekty użyteczności publicznej, urząd, szkoły, obiekty sportowe, prace zabawcze, maszyny, urządzenia i sprzęt i środki transportu. Łącznie wartość tego majątku wyniosła 13 346 513 zł i 57 groszy. No i trzecie są to grunty stanowiące własność gminy i współwłasność. Jest to łącznie 84 hektary i jego wartość, ich wartość stanowi 1 881 701 zł i 40 groszy. Trzeba tutaj wskazać, że od wielu lat nasze mienie komunalne i infrastruktura dekapitalizuje się, ponieważ gmina nie ma wystarczających możliwości finansowych, aby na bieżąco realizować remonty, żeby w należytym stanie utrzymywać, w należytym stanie ich stan techniczny utrzymywać. Następnie, dokumenty strategiczne. Wskazaliśmy tutaj gminny program rewitalizacji miasta Nieszawa, program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji będących posiadaniem gminy miejskiej Nieszawa, plan gospodarki niskoemisyjnej gminy miejskiej Nieszawa, gminny program wspierania rodziny w gminie Nieszawa, miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Nieszawa. Programy te są w miarę możliwości realizowane, na ile nam pozwalają środki finansowe i ewentualna możliwość aplikacji o środki zewnętrzne poza budżetowe. Działalność organów gminy. W okresie objętym raportem odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, na której podjęto 75 uchwał. Podjęte uchwały zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Gmina Miejska Nieszawa jest członkiem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Związek ten wykonuje dla wszystkich gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zadania związane m.in. z zarządzaniem międzygminnego składowiska odpadów komunalnych, organizacją wspólnych postępowań na dostawę energii elektrycznej. Zawarto również porozumienie z powiatem aleksandrowskim i Toruńskim na prowadzenie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę. Ten nasz stanowi główną atrakcję turystyczną, no i znak rozpoznawczy naszej gminy, jak również powiatu. Miasta Nieszawa jest członkiem Związku Miasta Wiślańskich.
Podstawowym celem związku jest udział w pracach nad przygotowaniem rządowego programu dla Wisły na bazie programu dla Wisły i Dorzecza 2020 opracowanego przez Związek Miast na Wiśle. Inne formy to m.in. członkostwo w lokalnej grupie działania Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej. Również miasto ma podpisaną umowę partnerską z miastem Lübeck w Niemczech. Umowa ma na celu wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy wzajemnej partnerów. Burmistrz miasta Mieszała wydał 83 zarządzenia. Jest członkiem Zarządu Związku Gminy Ziemi Kujawskiej, członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy, Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej Mieszackiej Smaki, członkiem Zarządu Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej i członkiem Komitetu Sterującego Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandryjskiego. Wśród wielu wydarzeń kulturalnych miasto organizowało lub współorganizowało uroczystości patriotyczne związane z obchodami 3 maja i 11 listopada, Święto Miasta w dniu 8 czerwca związane z patronką królową Jadwigą. Z ważniejszych imprez kulturalnych i rozrywkowych to jest organizowanie koncertu na wodzie, który ma którego impreza ma wymiar już wojewódzki. W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe i w rezultacie otrzymałem od mieszkańców znaczący wynik poparcia, co pozwoliło rozstrzygnąć wybory w pierwszej turze. Do Rady Miejskiej Gminy z mojego komitetu dostało mandat 12 radnych. Świadczy to, że prowadzona dotychczas polityka lokalna znajduje w Państwa ocenie poparcie. Składając ślubowanie, miałem również nadzieję sprostać wyznaniom, mam nadzieję sprostać wyznaniom i oczekiwaniom wyborców, zwłaszcza uzyskać poparcie i zaufanie sceptyków, którzy dotychczas nieprzychylnie zapatrywali lub nadal zapatrują się na piastowane przeze mnie stanowisko. Chciałbym Państwa zapewnić, że wraz ze swoimi współpracownikami dołożę wszelkich starań, by dalej dobrze reprezentować i pracować na rzecz naszej gminy, ale będzie to tylko możliwe przy Państwa wsparciu i zaufaniu. Dziękuję bardzo. Debatę nad raportem przedstawionym przez pana burmistrza. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Wiśniewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w raporcie o stanie gminy miejskiej Mieszała zawarte są dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2018 rok, które różnią się od danych zamieszczonych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, który jest opublikowany na stronie miasta. W związku z tym proszę pana burmistrza o wyjaśnienie tej nieścisłości. Jeśli Wysoka Rada pozwoli, to bym poprosił panią skarbnik na pewno rzeczowo, bardziej rzeczowo wyjaśnić. Szanowni Państwo, sprawozdanie z wykonania budżetu było robione na podstawie sprawozdań, które były 20 lutego 2019 roku. Porównując, robiąc później bilans do 30 kwietnia, zauważyliśmy błędy, które bezpośrednio rzutowały na wykonanie budżetu i na wynik budżetowy. Zawyżone zostały dochody o kwotę 487 841 zł i jest to kwota, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał nam w formie kredytu na pokrycie kosztów zamknięcia po prostu inwestycji i unormowania gospodarki ściekowej. W międzyczasie jeszcze 13 750 zł był zwrot i złotówka, także w sumie te dochody zostały zawyżone o 487 841, a z wyniku właśnie tej weryfikacji dochody zostały zwiększone o 21 665 zł 70 groszy. Także deficyt początkowy wynosił 292 238 58 zł, a po weryfikacji sprawozdań i wysłaniu oczywiście ich do RIO i konsultacji z RIO deficyt budżetowy wynosi 909 557 zł 21 groszy. Podobnie miało się tutaj
wydatkach, bo ta różnica w wydatkach jest dużo mniejsza, ale też zostały te wydatki skorygowane, zweryfikowane. No i oczywiście korekty wszystkie są porobione, bilans z wykonania budżetu, który był robiony też do 31 marca, został skorygowany, a bilanse do 30 kwietnia, zestawienie rachunku zysków i strat i zestawienie funduszu poszły już prawidłowo. Opisówka była, jak już mówiłam, robiona na podstawie tych sprawozdań pierwotnych, więc dlatego takie błędy powychodziły, no ale zostały one naprawione i w raporcie już jest prawidłowo wszystko wykazane. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, proszę, radny Wiśniewski, Tadeusz. Panie przewodniczący, szanowni zebrani, mam pytanie do pana burmistrza. Nasze społeczeństwo się coraz bardziej starzeje, występuje ten problem jednak potrzeby jakiegoś pomieszczenia, czy też zrzeszenia, czy też miejsca, w którym to jednak społeczeństwo starszego pokolenia, dojrzałe, mogło się zbierać. W raporcie jest ta sprawa, że odstąpiliśmy od tego klubu ze względów finansowych. Czy to znaczy, że nie będzie to kontynuowane, czy też kontynuowane będzie w innej formie? Chciałbym na to się poprosić. Szanowni Państwo, no, z uwagi na zawirowanie w dochodach w roku poprzednim musieliśmy zrezygnować z tego zadania, natomiast przystąpiliśmy do niego na nowo i jak informowałem na poprzedniej sesji, została już podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą utworzenie klubu seniora na 2019 rok i w okresie do 31 grudnia jesteśmy zobowiązani umową do zaadaptowania pomieszczeń pod biblioteką, które są w tej chwili nieużytkowe, pod taką funkcję. Tak więc jak najbardziej nie odstąpiliśmy od tego zadania, tylko z uwagi na trudności finansowe przesunęliśmy je w czasie. Czyli będzie realizowany, natomiast też już został podpisany kolejny projekt na funkcjonowanie klubu seniora w Mieszawie przez okres najbliższych 2 lat, czyli 2020-2021. Proszę, kto jeszcze chce zabrać głos? Nie słyszę, nie widzę. Proszę bardzo. A to z placami zabaw miały być w tym roku? Dwa placy zabaw. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Więc w przypadku placu zabaw przy zespole szkół w Mieszawie mamy podpisaną umowę na realizację. Chcemy z uwagi na w chwili obecnej na brak środków własnych na uzupełnienie wkładu własnego nie podejmujemy żadnego zobowiązania. Jeśli tylko uda nam się wygospodarować środki finansowe na ten cel, no to przystąpimy do realizacji. W przypadku drugiego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Żabieniec został wniosek złożony w ramach działania Związku Gminy Ziemi Kujawskiej. Niestety Urząd Marszałkowski odmówił nam podpisania umowy o dofinansowanie do chwili, do kiedy nie uporządkujemy spraw statutem, ponieważ Związek Gmin Ziemi Kujawskiej działa na statucie z 1991 roku, gdzie chociażby reprezentacja jest niezgodna z obecnie istniejącymi przepisami prawa i w związku z tym zobowiązano nas do jak najszybszego uporządkowania tej sprawy. W związku też z tym na spotkaniu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 25 czerwca przyjmujemy projekt statutu, który później będzie wysłany do wojewody. Jeżeli wojewoda zaakceptuje w tej treści, to będzie rozesłany następnie po gminach, którzy albo milcząco w ciągu 30 dni przyjmą milczącą zgodę, albo wywołają uchwałę. Pragnę tylko powiedzieć, że my już w 2015 czy 2016 roku przystąpiliśmy do zmiany i nasza gmina przyjęła projekt statutu, natomiast wtedy spośród 9 gmin
członkowskich w związku z tym jedna wstrzymała się od podjęcia tej uchwały i w związku z tym ten marazm od wielu, wielu lat istnieje. Mam nadzieję, że zmotywuje to nas teraz do finansowania, uzyskanie dofinansowania do tego, że wszystkie gminy przyjmą ten statut i na jesień będzie można podpisać umowę i przystąpić do realizacji. Proszę bardzo, ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie ma chętnych. W takim razie przechodzimy, Szanowni Państwo, do imiennego głosowania uchwały nad sprawie udzielenia burmistrzowi worum zaufania. Kto jest za? Za. Proszę. Przepraszam Państwa, małe zamieszanie. W tym momencie przechodzimy do punktu, który należy odczytać projekt uchwały. Zatem Panią Zotwogi Radę proszę o odczytanie projektu uchwały. Na podstawie artykułu 28aa ustęp 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506. Rada Miejska Nieszawa po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się burmistrzowi miasta Nieszawa wotum zaufania. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.biuletyn.net. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 28aa ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Burmistrz miasta Nieszawa przedstawił Radzie Miejskiej Nieszawa raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Nieszawa. Przechodzimy do imiennego głosowania uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Paweł Zaremba za. Magdalena Kułakowska. Jestem za. Joanna Piernikowska. Marek Miśniewski. Jestem za. Joanna Lipigórska. Jestem za. Anna Lochna. Jestem za. Anna Kamińska-Piecuch. Jestem za. Monika Ptaszyńska. Jestem za. Agnieszka Spendra. Jestem za. Sylwia Ramos. Jestem za. Jadwiga Szczepańska. Jestem za. Tadeusz Wiśniewski. Jestem za. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za głosowało 12. Stwierdzam jednogłośnie udzielono panu burmistrzowi zaufania. Wotum zaufania. Moje gratulacje panu burmistrzu. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2018. Zapoznanie radnych z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Nieszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mierny. Proszę bardzo, pani skarbnik. Jeżeli można o sprawozdanie oraz opinię RIO. Proszę, proszę.
16/6/2019 w składzie orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Nieszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 i artykułu 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w dzienniku ustaw 2016 roku pozycja 561 z 53 zmianami w związku z artykułem 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w dzienniku ustaw z 2017 roku pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, a także zarządzenia nr 18 przez 2018 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 w sprawie wyznaczania składów orzekających i zakresu ich działania. Skład orzekający nr 9 osobach postanowił zaopiniować pozytywnie z istotnymi zastrzeżeniami przedłożone przez burmistrza miasta Nieszawa sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Uzasadnienie też mam pytanie? Uzasadnienie. Burmistrz miasta Nieszawa, wykonując dyspozycję artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Skład orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z podwyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowej sporządzonymi na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 marca 2010 roku. Dokonując analizy wyżej wymienionych sprawozdań, skład orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z artykułu 267 oraz artykułu 269 ustawy o finansach publicznych oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz uchwałą budżetową wraz ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Badając pod względem merytorycznym przedłożone dokumenty, skład orzekający stwierdza, że uchwalony przez Radę Miejską budżet Nieszawa na 2018 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organy miasta w ciągu roku przewidował plan dochodów budżetowych w wysokości 9 557 492,47 zł. Dochody te zrealizowane w kwocie 9 151 710,33 zł, co stanowi 95,8% planu. Z tego dochody bieżące wykonane w kwocie 8 529 388,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 622 321 35 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 86 750 zostały zrealizowane w 100%. W sprawozdaniu omówiono dochody według źródeł ich pochodzenia. Źródła zrealizowanych dochodów budżetowych miasta oraz ich udział w dochodach wykonanych ogółem przedstawiają się następująco. Dochody własne 4 228 0390 to jest 46,2% dochodów ogółem. Dotacje 3 447 221 zł 43 grosze to jest 37,7% dochodów ogółem. I subwencja ogólna 1 476 485 złotych to jest 16,1% dochodów ogółem. W dochodach własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 584 751 to jest 106,4% planu. Podatku od nieruchomości 1 228
550 zł 37 groszy, to jest 74,6% planu. Podatku od środków transportowych 186 515 90 to jest 111% planu. Podatku rolnego 75 537 70 to jest 91% planu. W wyniku obniżenia w 2018 roku przez Radę Miejską górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych uzyskano dochody niższe o kwotę 239,785,77 groszy, co stanowi 2,6% wykonanych dochodów ogólnych. Ze sprawozdania RBN, to jest kwartalne sprawozdanie o stanie należności, na koniec czwartego kwartału wynika, że należności wymagalne wyniosły 854,109,61 zł. W sprawozdaniu odniesiono się do podejmowanych działań mających na celu zmniejszenie należności. Uchwalony na 2018 rok budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków budżetowych w wysokości 10 047 366,25 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 9 443 948,91 zł, co stanowi 94% planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8 436 450,45 zł, to jest 95,6% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 798 046 zł, to jest 82,4% planu. W wydatkach, wykonanych wydatkach ogółem najwyższy udział stanowią wydatki w działach 801 oświata i wychowanie 2 279 623,22 grosze, 855 rodzina 1 778 312,04, to jest 18,8%, 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 660 548,35 zł, to jest 17,6%, i 750 administracja publiczna 1 301 650,29 zł, to jest 13,8%. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych naplanowano po zmianach kwotę 3 755 782,35, wykonano 3 731 222,04, co stanowi 99,3%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 396 014,55, co stanowi 97,1%. W przedstawionym sprawozdaniu zarówno w części opisowej, jak i tabelarycznej odniesiono się do wykonania wydatków. Omówiono zrealizowane zadania bieżące i majątkowe z podaniem kwot poniesionych wydatków z tego tytułu. Uzyskane w 2018 roku dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykorzystane w całości, co spełnia wymogi przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którymi dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzyskane w danym roku budżetowym winny być w całości wykorzystane w tym samym roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. W sytuacji niewykorzystania środków z powyższych opłat w danym roku budżetowym winny one zwiększyć wydatki na wskazane wyżej programy w kolejnym roku budżetowym. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 26 tysięcy, realizując je w kwocie 4 160,86. Zadania związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 5 tysięcy, wydatkowano 2 671,85 zł. W tym miejscu należy przypomnieć, iż zgodnie z artykułem 403 ustęp 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w artykule 400a
punkt tak, tam 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 25, 29, 37, 32, 38 do 42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 stanowiących dochody budżetu gmin pomniejszonych o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 200 tysięcy, zrealizowano w kwocie 205,526,28 zł. Wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 206,072 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 205,409,19 zł. Skład orzekający przypomina, iż zgodnie z zapisem artykułu 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 92,938,53 zł przy planowanej jego wartości w kwocie 16,628,82 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisem 242, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych we wskazanych wyżej wielkościach budżet miasta zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 292,238,58 zł przy planowanym deficycie w kwocie 489,873,78 zł. Ze sprawozdania RWNDS wynika, że w analizowanym okresie przychody budżetu zrealizowano ogółem w wysokości 749,141,78 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 460 tysięcy złotych oraz wolnych środków w kwocie 289,141,78. Rozchody budżetu dotyczyły wyłącznie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyniosły 259,268 zł. Miasto spłaciło także ostatnią ratę zobowiązań związanych z wykupem wierzytelności w kwocie 20 tysięcy złotych. Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ na koniec 2018 roku dług miasta wyniósł kwotę 2,759,577 zł. Skład orzekający zwraca uwagę, iż występuje rozbieżność między kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu RBZ a w wieloletniej prognozie finansowej, gdzie na koniec 2018 roku wykazano kwotę 2,285,486 zł. W sprawozdaniu nie odniesiono się do rozbieżności dotyczących kwoty długu. Wyższa kwota długu może świadczyć o niespłaceniu w 2018 roku kredytu krótkoterminowego. Niespłacenie kredytu krótkoterminowego do końca roku budżetowego stanowi naruszenie przepisu artykułu 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, które stanowiły, że suma zaciągniętych kredytów nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Analiza sprawozdania RBST o stanie środków na rachunkach bankowych miasta wykazała, że w 2018 roku miasto zaangażowało środki finansowe w kwocie 45,491,92 zł. To jest środki znajdujące się w dyspozycji miasta, stanowiące dochody budżetu miasta na 2019 rok. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Jest to zjawisko niekorzystne. Miasto, prowadząc gospodarkę finansową w ramach budżetu, związane jest ustawowymi regułami, które zakładają w szczególności określność źródeł środków finansowych angażowanych w wykonanie budżetu. Zaangażowanie w budżet 2018 rok środków otrzymanych jako dochody 2019 wskazuje, że wystąpiły trudności finansowe miasta w zakresie prawidłowego zbilansowania budżetu 2018 roku. Wykazuje się, że zgodnie z artykułem 211 ustawy o finansach publicznych
podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Wykorzystanie na finansowanie wydatków 2018 roku środków subwencji przekazanej w grudniu 2018 na finansowanie wydatków w styczniu 2019 może nosić znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w myśl artykułu 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powyższe zjawiska świadczą o trudnościach miasta z przepływem środków pieniężnych, objawiających się brakiem bieżącej płynności finansowej przy wykonywaniu budżetu 2018 roku. Sprawozdanie zawiera informacje o stanie mienia miasta, które spełnia wymogi określone w artykule 267 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, dokonując oceny wykonania budżetu miasta za 2018 rok, odnosi się również do możliwości uchwalania przez Radę Miejską budżetu w latach przyszłych, bowiem wykonanie budżetu 2018 jest ściśle powiązane z realizacją założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nieszawa. Począwszy bowiem od 2014 roku, dopuszczalny pułap obciążenia budżetu spłatą długu zależy wprost od wykonania nadwyżek operacyjnych, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku. Wielkości te determinują wysokość składników jednorocznych z lat N3, N2, bowiem stanowią podstawę do ustalenia wskaźnika maksymalnego. Zatem reguła wynikająca z artykułu 243 ustawy wprowadza zasadę uwzględnienia danych z wykonania budżetu w lat poprzednich dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu dla danego roku, co prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu. Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej miasta Nieszawa na lata 2019-2029, w której wykazano przewidywane wykonanie 2018, wynika, że wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu zakładany na koniec trzeciego kwartału 2018 roku na poziomie 0,0% wykonany został na poziomie nieco wyższym, to jest 1,14%. Wykonanie wskaźnika jednorocznego za 2018 rok na poziomie wyższym od prognozowanego wpłynie na zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika obciążonego budżetu miasta spłatą długu w latach 2019-2021. Należy podkreślić, iż w latach 2019-2020 planowany wskaźnik spłaty długu oscyluje w granicach wskaźnika dopuszczalnego. W roku 2019 4,27, w 2020 3,58. Zatem dla spełnienia przez miasto w następujących latach reguły wynikających z artykułu 243 ustawy konieczne jest osiągnięcie wskaźników jednorocznych na poziomie zakładanym w wieloletniej prognozie finansowej miasta, których wielkość wynika przede wszystkim z proponowanych, sprognozowanych nadwyżek operacyjnych budżetów i dochodów ze sprzedaży majątku. Naruszenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy, skutkuje brakiem możliwości uchwalenia przez organ stanowiący budżetu miasto Nieszawa posiada na swoim terenie 3 fermy wiatrowe. Zmiana wyżej wymieniona uszczupiła w sposób znaczący dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości. W aktualnej trudnej sytuacji finansowej miasta Nieszawa finansowanie wydatków może następować tylko z dochodów własnych, które nie są zbyt wysokie. Brak jest możliwości planowania i zaciągania zobowiązań zwrotnych na ogólnych zasadach. Jednakże nie zwalnia to jednostki z przestrzegania przepisów obowiązującego prawa przy wykonywaniu budżetu. Skład orzekający sygnalizuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają istotne zmiany dotyczące m.in. sposobu wyliczenia relacji określonych w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, a terminy zastosowania poszczególnych zmienionych przepisów określono w artykule 7-10 tej ustawy.
w ustawie wyeliminowano z indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego dochody ze sprzedaży majątku oraz wydłużono z 3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia. Ustawa umożliwia także spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi oraz wcześniejszą spłatę zadłużenia z własnych środków finansowych, także wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań. Limitem spłaty zadłużenia będą objęte nie tylko odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na obsługę długu jednostki samorządu. To jest prowizje w związku z udzieleniem kredytu czy pożyczki. Ponadto ustawą tą doprecyzowano regulacje dotyczące klasyfikowania tytułów dłużnych, o ile o inne nienazwane zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym samym tytułom dłużnym oraz innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opływających na wierzytelności pieniężnej, umowy kredytu czy pożyczki oraz przyjętych depozytów. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez burmistrza miasta dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w 2018 roku. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, postanowiono jak w sentencji uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado. Proszę bardzo, znam dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Spraw Społecznych. Po przeprowadzonej analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Warszawa za rok 2018 szczególną uwagę Komisja zwróciła na wykorzystanie środków subwencji przekazanych w grudniu 2018 przeznaczonej na finansowanie wydatków w styczniu 2019 na realizację wydatków 2018. To tak trochę dziwnie brzmi, ale i jeszcze jedno, niespłacenie do końca roku 2018 krótkoterminowego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do powyższych uwag burmistrz miasta przedstawił wyjaśnienia, które komisja uznaje za wystarczające. W związku z tym pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Nie widzę chętnych. W takim razie proszę Panią Zosię o odczytanie projektu uchwały odnośnie sprawozdania zatwierdzenia wyników z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018. Proszę o odczytanie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekst jednolity dziennik 2019 roku pozycja 506 oraz artykuł 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869, Rada Miejska Nieszawa uchwala co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez burmistrza miasta Nieszawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Nieszawa za 2018 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Nieszawa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2018 rok. Paragraf 2. Uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Nieszawa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.biuletyn.net. Uzasadnienie. Z
Stosownie do powołanych na podstawie prawnej przepisów Rada Miejska Nieszawa rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018 rok wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018. Przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018 zawiera bilans wykonania budżetu gminy, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian funduszu jednostki. Przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieszawa za rok 2018 składa się z części tabelarycznej i opisowej oraz załączników. Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018 podlegają analizie komisji rewizyjnej. Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu gminy jest opiniowane przez pozostałe komisje rady. Zgodnie z artykułem 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminy komisja rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania, imiennego głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2018. Proszę bardzo, kto jest za? Proszę bardzo. Zelena Kłodowska. Jolanta Piernikowska. Marek Wiśniewski. Jestem za. Radca Lekiwórska. Jestem za. Anna Wochna. Jestem za. Panna Kolińska-Zietrus. Jestem za. Monika Ptaszyńska. Jestem za. Agnieszka Swędra. Jestem za. Sylwia Paramus. Jestem za. Jadwiga Szczepańska. Jestem za. Tadeusz Wiśniewski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdza się, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za głosowało 12. W każdym momencie razie uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, właśnie 15. Bardzo dobrze. Chciałam zapytać tylko, czy w wolnym wniosku, ja wiem, że w debacie nie mogłam brać udziału, bo powinnam do wczoraj zgłosić podpisy 20 osób, że chcę wziąć udział w debacie, tak? Ale w wolnych wnioskach mogę coś powiedzieć o raporcie? Czy nie? Bo jak nie dojdę do domu. No, debata w tym momencie... To im nie chodzi o debatę, mi chodzi o jakąś uchwałę. Nie debatę. No ja wiem, że już ustęp 6 pozwala, że mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie, ale 7 i 8 tam są wymogi, że trzeba zgłosić to na piśmie i 20 podpisów mieszkańców. Ale ja, wolny wniosek. Ja rozumiem o co chodzi. Tak, rozumiem. Ale wolny wniosek, czy jakąś krótką opinię. Dobrze. Dobrze, mówię. Będzie można? Będzie można. No dobrze, dziękuję.
ale w trakcie obrad.
tutaj przyjemniej, pani Basiu. Tak. Powiem szczerze, jak się wyjdzie tam. To jest fajne, bo się zimno lepiej, nie?
To się trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Nieszawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Przedstawienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa. Zapoznanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa za rok 2018. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Wobec powyższego proszę Komisję Rewizyjną. Komisję Rewizyjną proszę. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, proszę o przedstawienie opinii. Pierwsza Komisja Rewizyjna. Następnie... Tak, proszę się. I Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa za 2018 rok. Komisja w sprawie Jadwiga Piednikowska, przewodnicząca komisji, Anna Kamińska-Pietrus, wiceprzewodnicząca komisji, Marek Wiśniewski, członek komisji. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustawy 2019 roku, pozycja 506 i artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. To jest dziennik ustawy 2017 roku, pozycja 2077. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej Nieszawa o udzielenie panu Przemysławowi Jankowskiemu absolutorium za 2018 rok. Uzasadnienie. Rozpatrzenie sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z artykułem 267 ust. 1 punkt 3 sprawozdania finansowego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Warszawa za 2018 rok oraz wysłuchaniu ustnym wyjaśnień prawnika miasta Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie panu Przemysławowi Jankowskiemu, burmistrzowi miasta Warszawa, absolutorium za 2018 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Niezwłoczne przekazanie mniejszej uchwały do Rady Miejskiej powierza się przewodniczącej komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2019 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Warszawa o wykonaniu budżetu miasta Warszawa za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Warszawa na posiedzeniach w dniu 7 i 14 maja 2019 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta Warszawa z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na podstawie których stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 9 557 492 zł 47 groszy. Dochody wykonano w kwocie 8 685 535 zł 3 groszy. To stanowi 90,87% planu. Dochody budżetowe. 90,87% wykonania, z tego dochody własne 89,63% wykonania, dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje 88,61% wykonania. W tym dla zadania z zakresu administracji rządowej 96,88% wykonania, dla zadania własne 109,79%. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 66,50%. Zadania realizowane na podstawie porozumień 15,57% wykonania. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w sektorach finansów publicznych 0. Subwencja ogólna 100%. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych o zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 10 447 366 zł 25 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 595 092 zł 24 groszy, co stanowi 95,49%. Punkt trzeci. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 1 222 379 000. Wydatkowano kwotę 1 7498 zł 46 groszy, co stanowi 82,42% planowanych wydatków. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 8 824 987 25 groszy. Zrealizowano wydatki w wysokości 8 587 593 zł 78 groszy, co stanowi 97,30% planu. Realizacja wydatków. Wydatki ogółem 95,49%. Wydatki bieżące 97,30%. Wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia, składki naliczone 99,20%. Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań 93,90%. Wydatki na zadania bieżące 99,99%. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 57,41%. Wydatki na programy finansowane działem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1, 2, 2 i 3 94,04%. Obsługa długu 99,92%. Wydatki majątkowe z tego 82,42%. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 82,42%. Na programy finansowane z udziałem środków, mowa w artykule 5.1.3, 16,45%. Punkt 5. Planowany deficyt budżetu miasta na koniec 2018 roku przewidziany był na kwotę 489 873,88 zł. 6.
2026. Budżet miasta zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 909 557 zł 21 grosz. 7. Środki budżetu miasta w 2018 roku spłacono raty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w wysokości 129 268 zł oraz dokonano zakupu obligacji w wysokości 130 tysięcy. Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku wynosiło 2 759 473 zł. Z tego kredyty, pożyczki i obligacje 2 285 486 zł. I pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 474 090 zł. Pożyczka ta została spłacona w dniu 9 stycznia 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto nie posiadało wymagalnych zobowiązań w stabilnej płatności 31 grudnia 2018 roku. Należności wymagane stanowiły kwotę 854 109,61 zł. Skutki obniżenia głównych stawek podatków za 2018 rok wyniosły kwotę 230 223,77 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 3555,94 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wynoszenie zaległości podatkowych wyniosły 6306,06 zł. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok przełączona do sprawozdania z wyżonania budżetu miasta Nieszawa zawiera dane o przychodach i rozchodach od 1 stycznia oraz o prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tych praw. Komisja rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr 16/S/2015 składu orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Prawnikowej w Gorzowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Nieszawa sprawozdaniu wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Komisja rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się bilans wykonania budżetu gminy miejskiej Nieszawa za 2018 rok, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki. Burmistrz miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja zwraca uwagę, aby w przyszłości wyeliminować błędy pisarskie i rachunkowe w dokumentach przekładanych do opinii Regionowej Izby Obrachunkowej i Rady Miejskiej Nieszawa. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za 2018 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa za 2018 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, a także zarządzenia numer 18/2018
października 2018 roku prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania. Skład orzekający numer 5 osób. Przewodnicząca Kalina Strzelecka. Członek Kolegium Grodzki z Goszczy. Członkowie. Elżbieta Osińska, członek Kolegium Grodzki z Goszczy. Jan Siekludzki, członek Kolegium Grodzki z Goszczy. Postanowi. Zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Myszawa w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Myszawa za 2018 rok. Uzasadnienie. Przepisy artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, nakładają na Komisję Rewizyjną obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie absolutorium na wójta, prezydenta, burmistrza i zarządu związku. Z kolei w myśl przepisów artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2020 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869, dalej UFP, Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji, o której mowa w artykule 267 ust. 1 punkt 3. Informacja o stanie majątkowym jednostki. Przewodniczący Rady Miejskiej Myszawa przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ze swojego zwłaszcza uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Myszawa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Myszawa za 2018 rok. Do uchwały dołączona została kserokopia uchwały nr 1-6 łamane na 18 Rady Miejskiej Myszawa z 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej oraz opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Myszawa o wykonaniu budżetu miasta Myszawa za 2018 rok. Z posiadanych dokumentów wynika, że sformułowanie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Myszawa poprzedzone było analizą i oceną sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta, rocznych sprawozdań finansowych, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Skład orzekający zwraca uwagę, iż po wydaniu opinii o wykonaniu budżetu miasta Myszawa za 2018 rok przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół we Wrocławku do sprawozdań budżetowych za 2018 rok zostały wprowadzone przez miasto korekty, co wiązało się ze zmianą danych dotyczących wykonania budżetu w zakresie m.in. dochodów i wydatków budżetu, a także wyniku budżetu. W związku z powyższym występuje rozbieżność między danymi w opinii składu orzekającego a danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych za 2018 rok po wprowadzonych korektach. Z posiadanych dokumentów wynika ponadto, że Komisja Rewizyjna przeanalizowała między innymi realizację dochodów i wydatków budżetowych, dokonała oceny stanu zarobiową budżetowych. Komisja nie wniosła uwag do przedłożonego sprawozdania, natomiast wniosła wskazania, aby w przyszłości wyeliminować błędy pisarskie i rachunkowe przedkładane dokumenty. Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Miejskiej Myszawa o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Myszawa za 2018 rok. Stanowisko komisji zostało podjęte jednogłośnie. 3 głosy za udzieleniem absolutorium, 0 głosów wstrzymujących,
0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium. Skład orzekający uznał, że przedstawiony wniosek komisji rewizyjnej spełnia wymogi formalne oraz prawne i postanowił jak sentencji uchwały. W niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrad Pokojowej w Bydgoszczy, ulica Świętej Trójcy 35 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przewodnicząca składu orzekającego Halina Strzelecka, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrad Pokojowej w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Proszę, kto by z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie słyszę, nie widzę. Zatem przechodzimy do imiennego głosowania uchwały o sprawie o udzielenie burmistrzowi miasta Nieszowa absolutorium za rok 2018. Kto jest za? Przepraszam, uchwałę proszę. Projekt uchwały proszę. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 i artykułu 28a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Nieszawa za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym miasta Nieszawa za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez burmistrza miasta Nieszawa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Nieszawa za 2018 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa, informacją o stanie mienia miasta Nieszawa, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się burmistrzowi miasta Nieszawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Nieszawa za 2018 rok. Paragraf 2. Uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Nieszawa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.biuletyn.net. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy między innymi podejmowanie uchwały w sprawie udzielania absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Na podstawie artykułu 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, Rada Miejska zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej w wymienionej ustawie dokumentami. Zgodnie z artykułem 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminy, Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej Nieszawa o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa za rok 2018. Rada Miejska Nieszawa po zapoznaniu się ze sprawozdaniami oraz opiniami podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta Nieszawa. Imienne głosowanie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Nieszawa absolutorium za rok 2018. Proszę Państwa, kto jest za? Paweł Zaremba za. Magdalena Kułakowska. Jestem za. Jolanta Janikowska. Jestem za. Marek Wiśniewski. Jestem za. Jolanta Lipigórska. Jestem za. Anna Bochna. Jestem za. Anna Kamińska-Pietrusz. Jestem za. Monika Ptaszyńska. Jestem za. Mieszka Spędra. Jestem za. Sylwia Ramus. Jestem za. Jadwiga Szczepańska. Jestem za. Jestem za. Dwie
Siedem. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za głosowało 12 radnych. W takim razie jednogłośnie burmistrz miasta uzyskał absolutorium za rok 2018. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za udzielone wcześniej zaufanie, jak również za absolutorium, tym bardziej, że rozpoczynamy dopiero kadencję. Większość z Państwa po raz pierwszy uczestniczy, czy po raz kolejny w nowej kadencji. I w związku z tym bardziej jest to dla mnie ważne, że wykonaliście pewien gest w kierunku podsumowania naszej ubiegłorocznej działalności, czego to też coraz bardziej będzie motywowało mnie do pracy i do jeszcze większego poświęcenia się tej służbie, jaką jest służba na rzecz społeczności mieszkańców. Dziękuję bardzo, bo właśnie za skórę do tego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Pozwólcie Państwo, że ja w tym punkcie akurat pozwolę sobie odczytać pismo, które wpłynęło do kuratorium, a zostało zredagowane przez pracowników naszego przedszkola samorządowego. I wraz z tym kuratorium wystosowało do Rady pismo, gdzie się wzywa do zajęcia się tą sprawą i udzielenia informacji, jak została sprawa załatwiona. Pozwólcie, że zacznę od pisma, które zostało wysłane do kuratorium kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz na ten adres. Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań wobec postępowania pana burmistrza miasta Mieszawa Przemysła Jankowskiego w stosunku do pracowników tutejszego przedszkola samorządowego. W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z eskalacją negatywnych postaw ze strony pana burmistrza w stosunku do pracowników placówki, w których jesteśmy zatrudnieni. Działania pana burmistrza zmierzają do definitywnej likwidacji placówki, a także do zwolnienia wszystkich zatrudnionych tam osób. Pan burmistrz poinformował nas, iż sale, które obecnie zajmujemy, zostaną wyremontowane podczas wakacji zajęte przez stowarzyszenie. Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, stowarzyszenie, które ma przyczynić się do likwidacji tego przedszkola samorządowego, które jest przez niego silnie forsowane i którego jest członkiem. Przedszkole samorządowe natomiast zostanie przeniesione do pomieszczeń byłego gimnazjum, które prawdopodobnie nie będą spełniały warunków wymaganych przez sanepid, piszą Pani.
Od dłuższego czasu obserwujemy swoistą nagonkę na naszą placówkę. Przejawia się to między innymi angażowanie podległych panu burmistrzowi pracowników Urzędu Miasta do namawiania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do składania kart zgłoszeniowych do mającego dopiero powstać przedszkola. W kontaktach z mieszkańcami pan Jankowski bezpośrednio bez pośredniego nacisku na panią wicedyrektor w ostatnim tygodniu podjął próby zwolnienia całego personelu przedszkola samorządowego. Nieliczna grupa rodziców popierająca pana burmistrza w jego działaniach próbowała zakłócić przebieg organizowanej uroczystości przedszkolnej, nie przysyłając swoich dzieci, aby nie wzięły udziału w przygotowywanym przedstawieniu. Pragniemy również dodać, że nasza codzienna praca z dziećmi jest poddawana nieustannie inwigilacji przez pana burmistrza. W dniu 25.05.2019, sobota, zorganizowane zostały w przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla nowo zapisanych dzieci. Pan burmistrz zażądał dostarczenia oświadczenia, kto w tym dniu był obecny w pracy. Opisane powyżej działania ze strony pana burmistrza dezorganizują nam codzienną pracę i wpływają na nas stresująco. Odczuwamy silną presję i brak jakiegokolwiek wsparcia. Bardzo prosimy o pomoc w naszej sprawie. Podpisały się osoby do wiadomości wojewoda kujawsko-pomorski i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, delegatura we Wrocławku, przekazuje na podstawie artykułu 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2096 z późniejszymi zmianami. Zgodnie z właściwością pismo pracowników przedszkola samorządowego w Mieszawie, informujące o działaniach pana burmistrza Jędrzejowskiego, burmistrza miasta Mieszawa, celem zbadania i załatwienia opisanej w nim sprawy. Proszę o poinformowanie kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty o wynikach przeprowadzonego badania oraz o podjętych w związku z tym działaniach. Tak wygląda mniej więcej to pismo w całości. W tym momencie, Szanowna Rado, w całości przekazujemy sprawę do Komisji Skargi Wniosków. Mam nadzieję, że Komisja Szanowna wnikliwie pochyli się nad problemem, dokona wszelkiego rodzaju niezbędnych wyjaśnień oraz udzieli odpowiedniej informacji do kuratorium i innych zainteresowanych. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Czy ja mogę zabrać głos? Proszę bardzo, oczywiście. Dzień dobry, dziękuję za udzielenie głosu. Chciałabym, proszę Państwa, się odnieść do akapitu w wyżej wymienionym pismie, czyli do tej nielicznej grupy rodziców, którzy wspierają pana burmistrza i próbowali zakłócić przebieg uroczystości zorganizowany przez pedagogów samorządowego przedszkola. W celu wyjaśnień, w dniu 13 maja rodzice otrzymali informację o planowanym przebiegu i terminie tego dnia, organizacji Dnia Ojca i Matki, na dzień 28 maja na godzinę 13. Po uzyskaniu tej informacji, między innymi moja osoba zwróciła się w formie SMS-owej z prośbą o przesunięciu godziny organizowanej uroczystości do pani prowadzącej grupę maluchów. Również był wykonany telefon do przewodniczącej Rady Rodziców Grupy Maluchów w celu stawiennictwa się u pań o przesunięcie godziny tej uroczystości. Przewodnicząca poinformowała mnie, że jestem już kolejną matką, która zgłasza ten problem i że telefonicznie również spróbuję przełożyć to na inną godzinę.
próby się nie powiodły, więc postanowiliśmy, grupa rodziców pracujących postanowiła złożyć pisemnie prośbę do pań pedagogów z przedszkola z prośbą o przesunięcie tej godziny, żeby umożliwić rodzicom pracującym dotarcie. No niestety uzyskaliśmy informację zwrotną pisemnie, że godzina nie zostanie przesunięta i że proszą nas rodziców o wyrozumiałość. Zgłosiliśmy się z tą prośbą również do pana burmistrza, który interweniował u pana dyrektora zespołu szkół. No niestety bez żadnych efektów. Uważam, że stanowisko pedagogów przedszkola samorządowego w Nieszawie uniemożliwiło uczestnictwo części rodziców pracujących w tak ważnym dniu, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, jakim jest Dzień Mamy, Dzień Matki i Ojca. Wiecie Państwo, stwierdzenie pedagogów, że szef Was zwolni na 40 minut, uważam za bardzo rażące, ponieważ kodeks pracy nie określa, jak jest uregulowana sprawa zwolnień, tak, z pracy, więc Paniom był problem przeniesienia godziny, ale od naszych pracodawców się wymaga, żeby nas zwolnili na taką uroczystość. Część rodziców jest pomawiana o to, że nie współpracujemy z pedagogami z przedszkola, więc może przytoczę taką sytuację w celu wyjaśnienia. W kwietniu jest spotkanie organizacyjne na terenie przedszkola samorządowego, gdzie jest omawiany Dzień Dziecka wyznaczony na dzień 1 czerwca, to jest sobota. Jednym z punktów jest rozplanowanie, w jaki sposób będziemy ten Dzień Dziecka, jako my, Rada Rodziców Przedszkola i jako Panie Prowadzące, jak to będzie wyglądało. Więc wyglądało to następująco, że panie oświadczyły, że stworzą taki punkt dla małych dzieci, czyli malowanie twarzy i robienie zwierzaczków z balonów, a do Rady Rodziców, proszę Państwa, należało zorganizowanie i opłacenie animatora kultury. Kilka dni przed planowanym Dniem Dziecka przewodnicząca Rady Rodziców Grupy Maluchów uzyskuje informację, że panie się wycofują z organizacji, zespół organizacji tego też dnia. Próbowała telefonicznie skontaktować się z pedagogami z przedszkola. Nie udało się to ani na numer prywatny, ani na numer przedszkolny. Została poinformowana, że pani teraz obecnie prowadzi zajęcia i że skontaktuje się w tej sprawie w późniejszym terminie, no telefonu nie ma do dnia dzisiejszego. Nie pozostało, proszę Państwa, nic, jak tylko przez te kilka dni Rada Rodziców z pomocą pozostałych rodziców zorganizowali ten punkt dla Walucha i oczywiście wywiązując się ze wcześniejszych ustaleń. No więc, no to chyba samo przejście się nasuwa, gdzie po której ze stron jest brak współpracy. Wiecie, chciałam też, jak jestem już przy tym temacie organizacji tego Dnia Dziecka, chciałam bardzo podziękować panu burmistrzowi miasta, pan kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece, Klubu Jagiellończyk, Radzie Rodziców Przedszkola i Szkoły, naszym radnym i przy udziale jeszcze Nieszawskich Smaków za zorganizowanie tak wspaniałego Dnia Dziecka i chyba frekwencja, wszyscy tam, większość z nas tam była, więc frekwencja sama mówi o sobie, jak to wszystko wyglądało. Proszę Państwa, dla mnie jest po prostu bulwersujące, że tak się traktuje rodziców, którzy mają odwagę po prostu o coś poprosić i mieć swoje zdanie. No nasuwa się taka myśl, że może taka postawa wynika z tego, że na terenie naszej gminy nie ma żadnych konkurencyjnych placówek oświatowych. Bo gdyby, tak jak w innych gminach to się znajduje, walczy się o każde dziecko i o każdego rodzica. Więc to w ramach wyjaśnienia odnośnie tego, że zarzucano nam, że rodzice związani z panem burmistrzem w cudzysłowie zbojkotowali Dzień Rodzica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś by się zabrał. Proszę. Jeśli można wstąpić, że panie przewodniczący, szanowni zebrani, widzimy dość skomplikowaną sytuację i właśnie chciałbym poinformować, że Komisja Skargi Wniosków wstępnie w relacji
absencji to było naszych członków. Chciałbym poinformować, że wstępne zebranie na ten temat, ustalenie działania, programu działania konkretnego w tej dziedzinie, ustaliliśmy spotkanie na wtorek, w którym właśnie to ustalimy. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo radni, ja króciutko chciałbym tylko odnosząc się do tego pisma, chciałbym przede wszystkim do głównego zarzutu państwu przedstawić informację, że i zdementować raz na zawsze publicznie, że przedszkole, które miałoby funkcjonować jako przedszkole niepubliczne lokalnej grupy działania, będzie zlokalizowane w innym obiekcie. Dokładnie mamy wstępną zgodę Fundacji Krzywdów i Bieńków, żeby to zlokalizować w obiekcie na terenie klasztorów pofranciszkańskiego, tak? Wymaga to jeszcze zgody właścicieli i dysponujących gruntem, ale jednocześnie chciałbym poinformować, że na 25 czerwca rodzice właśnie otrzymują informację, że 25 czerwca o godzinie 17 zorganizowane będzie dla tych rodziców, którzy chcą uczestniczyć, czy będą chcieli w tej formie uczestniczyć, spotkanie organizacyjne z zarządem i z dyrekcją stowarzyszenia. Także wiem, że żywo państwo byliście od samego początku również zainteresowani tą pracą, funkcjonowaniem tej placówki, także też jak najbardziej przyjmijcie zaproszenie już w tej chwili i kto będzie miał wolę i dysponował czasem, zapraszam, żeby być na bieżąco i z pierwszej ręki informacje wszystkie uzyskiwać, a nie w drodze korespondencji, która uważam, że lawiruje pomiędzy faktami. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę państwa. Proszę bardzo, panie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, bohaterze dzisiejszego dnia. Chcę jeszcze raz pogratulować absolutorium, a za chwilę wotum zaufania. Szanowni państwo, ponieważ w debacie nad raportem nie mogłam wziąć udziału, bo zgodnie z ustępem 7.8 artykułu 28aa ustawy musiałabym najpóźniej do wczoraj złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób. Nie próbowałam tego robić, bo wiedziałam, że nie będę biegać i szukać. Dlatego pozwolą państwo, że chociaż słów kilka na temat raportu. Ja wiem, że państwo otrzymali ten raport wcześniej, dokładnie mogli się z nim zapoznać. Ja przyznam, że dopiero wczoraj go zobaczyłam. I chcę powiedzieć, że merytorycznie nie będę się wymądrzać, panie burmistrzu, bo nie znam się na finansach, nie jestem taka biegła w finansach, strategiach, politykach, takie mądre to są dla mnie pojęcia. Ale chcę powiedzieć, panie burmistrzu, ten raport to gotowa trasa na licencję. Ja nie powiem, że to jest magisterka, ale naprawdę to jest piękna praca na licencję. I tu chcę panu pogratulować. Brawo. A pan mnie tak nie lubi. Pani Basiu, nieprawda. Raport zawiera 45 stron. I widać w nim naprawdę ciężką pana pracę. Jest naprawdę bardzo ładny. Ja już sobie poświęciłam czas, chociaż jeszcze słowo widzę. Jest bogaty, dokładny, przejrzysty, ciekawy. A co najważniejsze dla mnie jako pedagoga, gramatyka, poprawny językowo. Ktoś sprawdzał to? Może ja? Naprawdę bardzo poprawny językowo. Na przykład poprawne daty, 5 stycznia, nie 5 styczeń. To się bardzo często zdarza takie. Styczeń jest jeden, a chodzi o 5 dzień stycznia. Prawda? 25 listopada, a nie 25 listopad. I tak dalej. Więc naprawdę tu mi się bardzo podoba. Na koniec tak samo jest poprawna forma. Korzystają państwo, tam było w uzasadnieniu, w podsumowaniu, prawda?
korzystają Państwo ze środków. Piękna forma. No muszę Pana pochwalić, dlatego czekałam do końca, bo większość Polaków mówi, korzystacie Państwo, mówicie Państwo, kochacie Państwo, widzicie Państwo i tak dalej, i tak dalej. Nie. Korzystają to kto? Oni. Korzystacie to Wy, tak? A Państwo to oni, czyli inna osoba, inna forma. Dlatego bardzo mi się podoba, dlatego pytam, kto sprawdzał? Może ja? Dobrze. Co jeszcze chcę powiedzieć? Raport jest również ilustrowany. Nawet ja tam jestem na jednym zdjęciu. Kiedy było święto miasta. Dlatego mi się podoba. Zawiera wszystko, co trzeba. I dlatego zasłużył Pan naprawdę na dowodem zaufania. I jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ale zawsze jest troszeczkę jakieś tam łyżeczka dzieciu. Ale prawdę mówiąc, kochani, myślałam, tu zwracam się do Państwa radnych, myślałam, że tak przygotowany raport znajdzie większe uznanie w debacie radnych. Kochani, nie gniewajcie się, ale ja czekałam na jakieś pochwały, podziękowania. Przecież tu są niektórzy radni w drugą kadencję, nie? Sześcioro. Czekałam na jakieś pochwały, na jakieś podziękowania. To się należy i to trzeba podkreślić. Za realizację uchwał, któreś podjęli. A tych uchwał było 75. 10 sesji. Patrzcie, trochę wiem. Myślałam, że powiecie, co się podobało, albo odwrotnie, że są jakieś błędy, wytknąć je, żeby nie popełniać na przyszłość, wyrazić swoje jakieś tam niezadowolenie. Niczego takiego nie było. Chciałam coś większego. Tym bardziej, że jak tutaj powiem, pani mecenas i wszyscy Państwo się ze mną zgodzą, że w tym artykule właśnie 28AA, tam jest tych punktów od 1 do 10, że w debacie nad raportem radni zabierają głosy bez ograniczeń czasowych, tak? Mogą sobie gadać do woli. Mogą gadać do woli. Tak jak ja nie mogę, to muszę pisemne zgłoszenie zebrać. Tak radni tutaj mogą rozmawiać ile tylko chcą. No i taką laurkę właśnie chciałam panu burmistrzowi tutaj, nie będę tutaj już przedłużać. Jeżeli mogłabym się czegoś tam czepnąć, że tak powiem, to proszę sprawdzić, panie burmistrzu, ma pan ten raport? Tak. Proszę zobaczyć. Nie jest to tam jakaś ciężka sprawa. To chyba nie wszystkie zdjęcia są dobrze podpisane. Zwrócił pan na to uwagę? Strona 34. Gdzie pan tam jest? Bo ja tam widzę pana Mariańskiego. Nie tego pan. Jest. Tak? Gada się? No. Tam jest, że z burmistrzem są, tak? Tam chyba nie ma pana, tylko jest pan Maciej. Dobrze. A strona 35. Jaka tam jest warta honorowa? Tam widzę defiladę. Dobrze? No. A na stronie 36 jestem ja i się zgadza. Dobrze. Tak trzymać. Tak trzymać. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Przepraszam, tylko momencik, bo muszę odnieść się do wypowiedzi pani Basi. To, że my czasami ścieramy się poglądami, to nie znaczy, że się nie lubimy, bo właśnie ten się lubi, kto się lubi. A ja już się martwiłam, że pan mnie nie lubi. Ale pani Basiu, generalnie te słowa pochwały od pedagoga, wieloletniego pedagoga, przyjmuję na swoje ręce, ale one się tyczą tutaj całego zespołu pracowników urzędu, ponieważ każdy w swojej materii, każdy ten swój kawałek torta musiał dołożyć tutaj do tego wszystkiego. Czy on jest dobry, czy niedobry? No pewnie jak tutaj pracowaliśmy do ostatniej chwili i wiele jeszcze pewnie by się znalazło uwag i na pewno w przyszłym roku my skorygujemy wzorem tych, które już tutaj mamy.
i to będzie ewaluował, ten raport będzie ewaluował na pewno z każdym rokiem, ale mimo wszystko dziękuję za... Chciałam zapytać, czy to jest po raz pierwszy taki raport? Tak, czy po już raz był? Pierwszy. A, no nie, jest pierwszy. Zmiana. Troszeczkę po omacku. Ten artykuł 28 AA, bardzo ładnie to brzmi, mi się podoba, no nie mogę odpowiedzieć. Bardzo dziękuję bardzo, jeszcze raz. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach? Nie widzę, nie słyszę. Punkt 8. Zamknięcie 10 sesji Rady Miejskiej Mieszka. Zamykam 10. A szampany się skrócą? Nie, ale kawę, tak, bardzo zapraszam Państwa na kawę. Na wesoło, Aurora. Tak.